Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Korle i zapraszam do kolejnej części przygód w grze Horizon Forbidden West, gdzie lecimy na dywanik do Gai pogadać trochę na temat tego, co się tu wydarzyło. Witaj, Aloy. Hej. To... gotowa? Tak. Inicjalizacja zakończona. Testy pokazują, że moja macierz heurystyczna funkcjonuje stabilnie. Zapewne masz wiele pytań. Tak, ale dwa najważniejsze najpierw. Kod do drzwi. A nie, funkcje potrzebne. Obcy. Kim byli? Może pomożesz mi coś zrozumieć. Jakiś czas temu natrafiłam na grupę... obcych. Chcieli mnie zabić. Mieli ze sobą omniboty, no i... klona. Elizabeth Sobek. Zgadza się. Twój fokus to zarejestrował. Wiesz, kim są? Odpowiedź jest związana z sygnałem wymarcia, który przebudził Hadesa, wywołując samozniszczenie mojej poprzedniczki. Z sygnałem wymarcia. Dobra, trochę to złowieszcze. Ten sygnał nie pochodził z Ziemi, Aloy. Obliczenia były skomplikowane, ale odległość wynosi 81 bilionów kilometrów. Na jej pokonanie światło potrzebuje około 8,611 tysięcznych roku. Dobra, więc... co jest aż tak daleko stąd i czemu chce naszej śmierci? Układ gwiezdny Syriusza. Syriusza? To tam lecieli Zenici. Ich statek... Odyseja. Tak, tam się kierował. Ale wybuchł. Chyba, że... ach, nie... czemu mieli udawać porażkę? Nie chcieliby ktoś wiedział. Nie chcieliby przyszli ludzie myśleli, że oni tam są. Zaraz. Obcy, którzy chcieli mnie zabić w kompleksie Hadesa. Obcy od klona. Sugerujesz, że oni są... że to potomkowie... Zenitu? Tak. Tak wywnioskowałam. No proszę, czyżby kolejna część działa się w kosmosie? Nie uda się naprawić biosfery, jeśli nie będziesz kompletna. Sprawdziłam kompleks Hadesa i szukałam podfunkcji, ale znalazłam tylko Minerwę. Na szczęście, zdolności sensoryczne tego obiektu są dużo bardziej zaawansowane. Teraz poszukam pozostałych. Przesyłam wzorzec zapytania. Odbieram. Nie widzę śladu Apolla, Artemidy i Eileityi. Po prostu zniknęli. A pozostałe? Odkryłam Etera, Demeter i Posejdona. Można je przejąć. Są w zasięgu. Hefajstos? Też został ujawniony. Ale jest inny niż reszta. To na pewno. Przez lata, które minęły od wymarcia, Hefajstos ewoluował. Co więcej, nie jest ograniczony do jednego miejsca. Grasuje po globalnej sieci, która łączy ze sobą kotły na całej planecie. Dlatego będzie go wyjątkowo trudno opanować. Niech zgadnę. Musimy go mieć. Tak jest. Jego możliwości są kluczowe. Bez Hefajstosa mogę jedynie opóźnić wymarcie życia na Ziemi. On jest naszą jedyną nadzieją na trwałe rozwiązania. Od niego zaczynamy? Niestety, nie możemy.
Hefajstosa można próbować pozyskać dopiero po wzmocnieniu moich możliwości. Wcześniej nie ma na to szans. Czyli najpierw pozostałe podfunkcje, a potem Hefajstos. Zgadza się. Więc Eter, Posejdon i Demeter. Jak je odnajdę? Aby pozyskać funkcję podrzędną, musisz udać się do miejsca jej ukrycia i znaleźć fizyczny procesor, w którym się schroniła. Potem, jak w przypadku Minerwy, musisz użyć głównego obejścia, by przywrócić pierwotny stan kodu źródłowego funkcji podrzędnej. A jak je tu potem dostarczyć? Funkcja podrzędna musi zostać wgrana na nośnik pamięci i fizycznie przyniesiona do tego obiektu. Jak zasobnik, na którym był twój kod? Tak. Ma ograniczoną pojemność, dlatego pomieści tylko jedną funkcję podrzędną naraz. Ale pod każdym innym względem jest wystarczający. Nie no, świetnie. Jak my skończymy tę grę, to chyba pani magister inżynier informatyki ta ile będzie tu. Pytanie na temat? Tak, wszystko. Obgadajmy tu do końca. Te trzy podfunkcje, które wykryłaś. Co o nich wiemy? Wszystkie trzy dotyczą problemów nękających obecnie biosferę. Eter odpowiada za usuwanie toksyn z atmosfery i zmiany pogody. Posejdon kontroluje związki organiczne i nieorganiczne w wodzie. Demeter sieje, nawozi i pielęgnuje rośliny. Gdy odzyskam wszystkie trzy, umożliwią znaczne zwiększenie przepustowości mojego przetwarzania heurystycznego. Ale uważaj. Odpowiedzi, których mi udzielały, były nietypowe. Jako ludzie byliby przerażeni, wściekli, zagubieni. Jak Minerwa. Muszą stać się całością. Właśnie. A co do brakujących funkcji? Powiedz mi coś o nich. Artemida zapełniła ziemię różnymi gatunkami zwierząt. Eileityja odpowiadała za narodziny, wychowanie i wykształcenie nowego pokolenia istot ludzkich. Zadaniem Apolla było zachowanie, uporządkowanie i udostępnianie archiwum ludzkiej wiedzy oraz osiągnięć kulturowych. Niestety, wszystkie dane Apolla usunięto 2 lutego 2066 roku. Na rozkaz Teda Faro. Faro, ha? Szczerze nie znoszę typa. To zrozumiałe. Cechuje go osobowość narcystyczna, impulsywność i niestabilność. Czyli trzy brakujące podfunkcje wypełniły już swoje zadanie, albo im to uniemożliwiono. Potrzebujesz ich? Zdecydowanie tak. Przywrócenie tego, co z nich pozostało, zwiększy przepustowość heurystyczną. Niestety nie potrafię ich odszukać. Nie pozostawiły żadnego śladu. Kurczę, to ten Ted Faro trochę jak my, nie? Mówisz, że potrzebujesz Hefajstosa, żeby ocalić ludzkość. Czemu? Każda funkcja podrzędna ma pewną wartość, ale Hefajstos jest z nich najważniejszy. Jego odzyskanie i wchłonięcie jest niezbędne, abym mogła znowu projektować i masowo produkować nowe maszyny w kotłach na całej planecie. Tylko za jego pomocą będę mogła programować nowe maszyny i zmieniać oprogramowanie istniejących, aby całkowicie odnowić środowisko. Odzyskanie innych funkcji podrzędnych da nam trochę czasu, ale bez Hefajstosa nie dam rady trwale zapobiec masowemu wymarciu. Gaja, ale możemy ci zaufać, bo tak damy jej tyle władzy. Jeśli Hefajstos jest taki ważny, to czy nie dałoby się go schwytać i wchłonąć? Niestety to raczej niemożliwe. W obecnym stanie, już po połączeniu z Minerwą, działam na poziomie poniżej 1/5. 18,8% planowanej mocy obliczeniowej, czyli mniej od Hefajstosa. Gdy spróbujemy przeprowadzić połączenie w tych warunkach, to Hefajstos wchłonie mnie, a nie ja Hefajstosa. Nie można próbować, dopóki moja przepustowość heurystyczna nie będzie większa niż jego.
A ile podfunkcji systemu będzie do tego potrzebnych? Wchłonięcie Etera, Demeter i Posejdona poszerzy moją sieć heurystyczną do 41,6%, czyli więcej niż sieć Hefajstosa. Mówisz, że Hefajstos nie znajduje się w jednym miejscu. Tak jest. W odróżnieniu od innych podfunkcji ograniczonych do odrębnych procesorów fizycznych, Hefajstos jest rozproszony w sieci globalnej, która łączy kotły na całej planecie. A kiedy przyjdzie czas na poskromienie go, to jak mamy to zrobić? Tego nie wiem. Gdy będziesz pozyskiwać dostępne funkcje podrzędne, spróbuję znaleźć rozwiązanie. Kiedy odnajdziemy i dołączymy do ciebie Hefajstosa, odzyskasz możliwość produkcji maszyn w kotłach na całym świecie. Tak. I programowania ich procedur zachowań oraz bezpośredniego sterowania. Czyli będziesz w stanie stworzyć armię maszyn? Ruszyć na potomków odległego Zenitu i ich pokonać? W mojej naturze leży podjęcie niezbędnych działań celem ochrony życia na Ziemi, szczególnie ludzkiego. Więc tak, gdyby udało mi się zdobyć możliwości Hefajstosa, mogłabym zbudować taką armię oraz efektywnie nią dowodzić. Charakter zagrożenia, jakim jest odległy Zenit, może sprawić, że tylko to pozostanie. Muszę jednak przyznać, że mam opór przed użyciem tej technologii do zabijania, niezależnie od agresji wroga. To dobrze. Znaczy, że masz sumienie. Jak chciała Elizabeth. Istotnie. To by mogło sugerować, dlaczego ten nowy Zenit chce to wszystko tu zniszczyć na Ziemi, żeby czasem nie doszło do takiej opcji, gdzie Gaia może chcieć ich unieszkodliwić. No dobra, pogadajmy o nich w sumie. Jedynym celem tego sygnału była zagłada życia na Ziemi. Czemu odległy Zenit miał robić coś takiego? Teraz możemy tylko snuć przypuszczenia. Przecież im nie zagrażaliśmy. Nie mamy odpowiedniej technologii. Nie wiedzieliśmy o ich istnieniu. Prawda. Chyba, że... chcieli mieć planetę tylko dla siebie. Obcy, na których wpadłam, też szukali kopii zapasowej Gai. Gdyby tego chcieli, jeśli uruchomiliby Gaję i ją wzmocnili, aż okiełznałaby Hefajstosa i system terraformujący. Zgadza się. Mogliby wykorzystać system do realizacji celu sygnału wymarcia, zniszczenia życia, a następnie skonstruowania całkowicie nowej biosfery, zgodnie z własnymi potrzebami. Czyli mogą próbować zrobić to samo, co my. Ale z przeciwnym rezultatem. Zagłada. Zamiast ocalenia. Kiepska wizja. Co, mogą drugą Gaję odpalić i też z nią gadać? Mówisz, że Syriusz jest naprawdę daleko stąd. 81 bilionów kilometrów lub ponad 8,5 roku świetlnego. No tak. Więc skąd ci potomkowie się tutaj wzięli? Przylecieli statkiem kosmicznym podobnym do Odysei, tylko nowocześniejszym. Podróż z Ziemi do Syriusza miała zająć Odysei prawie 300 lat. Przybyli zdecydowanie szybciej. Jeśli ich statek wyruszył z Syriusza w chwili rozpoczęcia nadawania sygnału wymarcia, to podróż zajęła im 29 lat z prędkością 0,3 prędkości światła. A jeśli wyruszyli na Ziemię po tym, jak dowiedzieli się o porażce sygnału wymarcia, to lecieli znacznie krócej. Zaledwie 13 lat z prędkością 0,2 prędkości światła. Dobra, dość. W głowie mi się kręci. Potomkowie, na których wpadłam w kompleksie Hadesa, mieli klona. Klona Elizabeth. To pasowałoby do teorii, że przybyli po pozostałości Nowego Świtu, prawda? Tak. Zdobyte przez ciebie doświadczenie wskazuje, że klon Elizabeth Sobek działa w istocie jako klucz do systemu terraformującego. Ale jak udało im się stworzyć klona? Odyseja przewoziła około 200 tysięcy ludzkich zygot, miliony zygot zwierzęcych, a także miliardy nasion.
Niewykluczone, że pobrano także materiał genetyczny Elizabeth Sobek. I być może bez jej świadomości umieszczono go na pokładzie Odysei. To... Dobra, ale... Znaczy... Ten klon... Jak mogła wziąć udział w tym? W niszczeniu marzenia Elizabeth? To... podłe! Trudno rozstrzygnąć. Być może jest lojalna i podziela zamiary swojej grupy. A może jest tylko podwładną i nie ma żadnego wyboru. Musi wykonywać ich rozkazy. Elizabeth Sobek? Podwładną? Nie widzę tego. Sygnał wymarcia nie tylko przebudził Hadesa. Dał też świadomość innym podfunkcjom. Czemu? Też się zastanawiam. O ile mi wiadomo, Hades był jedynym celem. Zaś obdarzenie innych funkcji podrzędnych częściową świadomością było przypadkowe. Czyli sygnał mógł zostać wysłany tylko przez kogoś, kto znał system, tak? Tak. Zawartość sygnału była wyjątkowo precyzyjna i bardzo zaawansowana. Gdyby jego cel był mniej szkodliwy, podziwiałabym intelekt jego twórcy lub twórców. Skoro potomkowie przybyli tu na statku kosmicznym, to trzeba założyć, że mają wyjątkowo potężną technologię, prawda? Tak. Twoje wcześniejsze spotkanie z nimi w kompleksie Hadesa udowodniło, że potrafią wykorzystywać omniboty. Ponadto posiadają ochronne pole energetyczne, które chroni ich przed obrażeniami. O, naprawdę? Ten, którego spotkałam, był niezniszczalny. Historia ludzkości dowodzi, że każda technologia obronna zostaje pokonana przez jej ofensywny odpowiednik. Na przykład, zakładając, że wchłonę Hefajstosa i wykorzystam go do budowy oddziału maszyn bojowych, to żadna osłona nie wytrzyma takiego ataku w nieskończoność. Czyli jest nadzieja. Zawsze. Jak doszłaś do tego, że sygnał wymarcia pochodzi z Syriusza? Kluczowe dane znalazłam na twoim fokusie. W przesłuchaniu Hadesa przez Silensa. Ten sygnał był nadawany przez 17,22 roku. To nie ma sensu. Mówiłaś, że sygnał z Syriusza dotarłby tu po prawie 9 latach. Miałby być nadawany po tym, jak go otrzymałaś i się zdezaktywowałaś? Ponieważ nadawca nie wiedział, co się stało, dopóki nie otrzymał wiadomości od Hadesa. Ej, dotarcie zajęłoby ponownie tyle samo czasu. Tak jest. Dopiero wtedy przestali nadawać. Po 17,22 lat. Część tego okresu, połowa, to odległość przebyta przez sygnał. Wystarczyło więc przejrzeć bazę danych astronomicznych, szukając jakiegoś ważnego punktu. 8,6 roku świetlnego stąd. Cel lotu odległego zenitu, Syriusz, okazał się jedynym logicznym wyborem. Jaki jest stan biosfery? System terraformujący w ogóle działa? W pewnym sensie system terraformujący nigdy nie przestał działać. Różnica od czasu zniszczenia mojej poprzedniczki polega na tym, że brakowało centralnej inteligencji zarządzającej podległymi robotami i przydzielającej nowe zadania. Przez to błędy się nawarstwiały i z każdym dniem biosfera zaczęła coraz bardziej zmierzać do nieuchronnego zniszczenia. W ostatnich miesiącach zakłócenia w biosferze stały się oczywiste. Lecz te zjawiska stanowiły tylko wierzchołek góry lodowej, złożonych i ciągle przyspieszających cykli dysfunkcji środowiskowych, które doprowadzą do załamania ziemskiej biosfery. A ty nie możesz tego powstrzymać? Jeśli uda ci się przywrócić mi Etera, Posejdona i Demeter, wprowadzę niewielkie korekty w określonych częściach systemu. Pogoda się poprawi, woda zostanie oczyszczona, a dziki rozrost roślin opanowany. Ale te korekty niestety nie zapobiegną zagładzie. Zyskamy tylko trochę czasu. Wyłącznie z Hefajstosem zdołam zaprojektować i zbudować nowe roboty, których celem będzie cofnięcie dokonanych wcześniej zniszczeń. Wszystkie nasze wysiłki muszą być skoncentrowane na tym celu.
nowe roboty, które poznamy w trzeciej części, z którymi przyjdzie nam walczyć, tak? Jak wiele mamy czasu? W obecnym stanie, bez czynników dodatkowych, biosfera naszej planety przekroczy punkt krytyczny za mniej więcej 4 miesiące. A kiedy znajdę Etera, Demeter i Posejdona, połączę cię z nimi? To oznacza naprawdę niewielki zysk. Cóż, każdy dzień się liczy. To ja chyba powinnam się zbierać i ruszać po funkcje podrzędne. Co mi możesz powiedzieć o ich położeniu? Gdy moja poprzedniczka się zniszczyła, funkcje podrzędne szukały procesorów fizycznych, które mogłyby je pomieścić. Więc w każdym przypadku będziesz musiała znaleźć jakiś potężny komputer. Najbliżej jest Ether, więc być może najłatwiej będzie go pozyskać. Jednak wygląda na to, że jest w środku Ziemi Tenaktów. Moja wiedza o tym plemieniu ogranicza się do danych z twojego fokusa. Okazuje się, że posiadają silną skłonność do stosowania przemocy. Ślicznie powiedziane. A co z Posejdonem i Demeter? Posejdon schronił się na pustyni, na południe od tego miejsca. Posiadane przeze mnie dane geologiczne wskazują, że kiedyś znajdowało się tam Las Vegas, wielkie osiedle dawnego świata. Ruiny pośrodku pustyni, co? Dość dziwne miejsce dla SI od wody. Zgoda. Co do Demeter, wygląda na to, że jest na wybrzeżu, daleko na zachodzie. Obawiam się, że nie posiadam żadnych istotnych danych o tym regionie. W związku z tym jej zdobycie będzie najtrudniejsze. Dobra, czyli są 3 podfunkcje, które możemy zdobyć. Ether na terytorium Tenaktów, Posejdon na pustyni, Demeter na wybrzeżu. Od której zaczniesz? O kurczę. No, Ether najbliżej. A, poziom 17. Miło, chyba gra nam sama zasugerowała, kiedy możemy tam lecieć. Chyba ruszę po Ethera. A zatem oznaczam Ethera jako cel w twoim fokusie. Jeśli go zdobędziesz, być może zdołam uciszyć najsilniejsze burze w tym regionie. Choć będę potrzebować Hefajstosa i zapewnianej przez niego kontroli nad maszynami, by na stałe ustabilizować biosferę. Jeśli zmienisz zdanie, możesz zaktualizować cel w swoim fokusie w dowolnej chwili. Prześlę ci też zestawienie wszystkich dostępnych danych o funkcjach podrzędnych, jakimi dysponuję. Mogę ci pomóc w czymś jeszcze? Wiem, że to bardzo wymagające zadanie. Nie da się ukryć. Coś się stało? Nie wiem, po prostu trudno przebić Elizabeth. Miała marzenia co do ciebie, co do życia na Ziemi. Wiele poszło nie tak, a naprawa tego spada na moje ramiona. Myślisz, że sobie poradzę? Naprawię system? Pokonam odległy zenit? Sprostam jej legendzie? Bez wątpienia. W swojej ostatniej wiadomości moja poprzedniczka wyraziła zdecydowaną wiarę w twoje powodzenie. Możesz dokonać wszystkiego. Usunęłaś Hadesa i zrestartowałaś mój rdzeń systemowy. A więc dokonasz i tego. Dziękuję, Gaja. No dobra, to ja się chyba zbieram. Otworzyłam wyjścia z obiektu. Jedno prowadzi na zachód. Drugie na dół, do pieśni Ziemi, o ile zechcesz wrócić na wschód. Var? O rany! Muszę do tego przywyknąć. To ty, Aloy? Tak. Gaja otworzyła nowe wyjścia. Zaczekacie przy zachodnich wrotach? Jasna sprawa. Czyli... O, załóż bazę! No cześć, Gaja. Rozumiem, że będziemy wracać sobie tutaj pomówić... Pogadać. Zachodnie wyjście. A może my chcemy na wschód? Do południka wrócić. Dobrze. Ostatnie 4 miesiące życia muszę spędzić jakoś. Muszę przynieść Ethera do Gai. Barl i Zoo czekają na mnie przy zachodnim wyjściu. Ale najpierw mogłabym wrócić na wschód. Sprawdzić, jak wygląda sytuacja w pieśni Ziemi.
Ale to czekaj, czekaj, czekaj. To co? To nie, no nie wierzę, że jak pójdziemy z nimi, to już nie zobaczymy, co tam dalej słychać. Liczę, że to nie działa tak brutalnie. O. Tak. Myślę, że tak będzie lepiej. To nie przeszkadza. Ej, nie, nie. Bądźcie ze sobą nadal razem. Muszę ruszać na zachód, żeby znaleźć części Gai, wzmocnić ją. Możecie tutaj zostać, jak chcecie. Gaia objaśni wam sytuację. Nie chcę was odizolować. To raczej rodzaj treningu. Właściwie wracam na wschód po Erenda. Zgarnę go. Hej. Sojusznicy, przyjaciele pomogą. Mamy swoje miejsce i, jak powiedziałaś, Gaia nas nauczy, wspomoże. Będzie dobrze. Dobra. Weźcie to. Jeden zakładamy, drugi do danych. Będąc w okolicy, szukajcie Milu w kamiennym echu. Niech powie Talanie, że znalazłam drogę przez góry. Jasne. Czy ty... idziesz z nim? Nie. Po tym, co zaszło w tamtej jaskini, chcę tu trochę zostać. Muszę jeszcze wiele zrozumieć. Może kiedy tu wrócisz, będę mogła cię czegoś nauczyć. Jasna sprawa. A kiedy wrócisz? Nie wiem. Miejmy nadzieję, że przyniosę jedną z podfunkcji Gai. Uważaj na siebie. Nawet w Pieśni Ziemi słyszano, że tereny Tenaktów są nękane przez burze, maszyny i regale. Spokojnie, bez obaw. Dam radę. Udanych łowów. Ziemie Tenaktów. Gdzieś tam znajdują się trzy podfunkcje Gai. I kto wie, co jeszcze. I śnieg, i ładne widoki, i morze piasku? Oszaleli, ale jedna rzecz, jaka mnie zastanawia, bo no przyszliśmy sobie tutaj, zakładam, że przez bazę, no ona jest cały czas otwarta, możemy wrócić i przejść tam na drugą stronę, czy tak samo, kurczę, ile tych misji nam głównych wskakuje. Śnieg topnieje na moich ciuchach. Super. Czy ta, że niby taka gorąca, tak? Nie, no tak. I zakładam, że możemy normalnie korzystać z ognisk, żeby przenieść się z powrotem i wykonać tam tę misję. Nie wiem, czemu tak nam sugerowali, że idź najpierw tam. I tyle. O! Hej! Plotki, niech ploteczki. Niech na ciebie zerknę, nieznajoma. Jesteś tą cudzoziemką, która przeciwstawiła się Regali i jej buntownikom. Tylko jeśli ci to nie przeszkadza. Nie martw się. Nie jestem tu, by wypić twoją krew, czy czego tam się boją ludzie ze wschodu. Rzeź na ambasadzie nie była twoją walką, ale stanęłaś u boku szeryfów. Jak dla mnie, nie jesteś wrogiem Tenaktów. Lecz jeśli planujesz przeżyć na ziemiach klanów, będzie ci potrzebna pomoc. Jako zwiadowczyni widzę i słyszę wiele rzeczy. Mogłabym ci o nich opowiedzieć. Wesprzeć cię w podróży. Dziękuję. A zatem... powinnaś wiedzieć, że buntownicy nie próżnują. Pozakładali posterunki na zachodzie. Część rozbiła obóz na południowym zachodzie. Wiem, że szeryfowie nie poradzą sobie ze wszystkimi naraz. Na twoim miejscu byłabym czujna. Dzięki za ostrzeżenie. My sobie poradzimy ze wszystkimi naraz, bez obaw. Zniszczenie placówek uniemożliwiłoby buntownikom zabijanie pobratymców. Może uda mi się pomóc szeryfom. Kolego, sprzedajesz coś? O! Grotomiot porażający i to ma zwykłe i porażające, można by było wziąć. Zamrażający łuk wojownika. O kurcze, to jest ciekawe, bo jest łuk, który miałby efekt zamrażania. Coś, co nam by się mogło przydać. Kolejne ciekawe stroje. Nawet chyba lepszy niż ten, co widzieliśmy wcześniej. Ale ten grotomiot byśmy mogli sobie kupić. Kup,
kup. Niekoniecznie użyj od razu. Będziemy musieli... Zdecydowanie będziesz się wyróżniać. Pokombinować. Grotomioty są potężną bronią, która wystrzeliwuje szybkie serie pocisków. Przytrzymaj R2, aby naładować broń i wystrzelić skupioną, bardziej celną serię. Grotomioty przeładowuje się ręcznie z uwagi na rozmiar tej broni podczas... Rzuć okiem na moje towary! Możesz przegapić coś niesamowitego! Posługiwania się nią, no właśnie, może być wolniej. Wymaga grynszpanu do ulepszenia. Eksploruj świat w poszukiwaniu. Okej. Okay. Kurczę, przydałaby się opcja przełączania tych tutaj kół. Może coś takiego później nam wskoczy, bo... No spoko to jest, ale takie załóżmy dorzucić teraz R2 i cyk, druga strona i tam wybrać coś więcej, bo no, jeżeli mamy z czegoś rezygnować, żeby wrzucić tą nową zabawkę, no to trochę mało miejsca na to jest. W temacie handlu ten aktowie są zawsze godni zaufania. Dobrze, kolego, zapiszemy tutaj i sprawdzimy tylko jedną rzecz. Czy możemy sobie tak bez problemu wrócić tu? Podróż. Jak najbardziej. Czyli będziemy starali się kolejne problemy rozwiązać już tutaj na miejscu. Jakieś nowe ploteczki, jak nas nie było? Ej. Na pewno chętnie mnie wysłucha. Pewnie. Podobno grupka tenaktów zaszyła się przy kamiennym echu. Nikt nie wie dlaczego. Jeden z naszych weteranów chce ich odszukać, sprawdzić co tam robią. Tenaktowie na ziemiach Utaru. Nie brzmi to dobrze. No dobrze, i kolejne misje, nie mówiąc już o tym, że tutaj też jakieś misje poboczne nam skoczyły, więc myślę, że nim ruszymy na ten naprawdę dziki zachód, z powrotem tam przyjdziemy, o, mamy to ognisko, całe szczęście, z powrotem tam zejdziemy, to no, popracujemy nad problemami, które trapią tę okolicę, ponieważ jest tego całkiem sporo, tym bardziej, że tutaj te kotły, jakieś sekrety do odkrycia, może to jest dobry czas, gdzie warto by było przemyśleć kwestie spotkania się na live'ie. Ale to wszystko. I jeszcze więcej. My mamy niebieski ubiór. Kurczę, a możesz się przebrać po prostu? Co prawda zabawny ten ubiór, ale przyrost bezstrzelesnego ciosu, uzdrowienie po bezstrzelesnym. To uzdrowienie niekoniecznie, ale te punkty obrony przestają się koszące. Zobaczymy, przemyślimy to już niebawem w kolejnych spotkaniach, a tymczasem dzięki za to, że jesteście, dzięki za to, że gramy razem. Grał z wami Korle. Trzymajcie się. Hej, hej.